Dzień dobry. Zdarza Wam się zatęsknić za pieczywem? Dzisiaj szybki przepis na bułeczki, który można przygotować w airfryerze. Mięciutkie, zachowują świeżość na kolejny dzień. W większym naczyniu łączymy kostkę tłustego twarogu, dwa jajka, mąkę lnianą odtłuszczoną, ja używam z firmy Coco Farm, trochę nasion słonecznika, proszek do pieczenia, a także odrobinę soli. Wszystko mieszamy początkowo łyżką, a później już ręcznie. Można także użyć miksera z hakiem. Tak wygląda już gotowa masa i formujemy z niej bułeczki. Masa trochę lepi się do rąk, jeśli Wam to przeszkadza, można natłuścić ręce wcześniej np. olejem kokosowym. Wszystkie składniki i ich proporcje do przygotowania tych bułeczek znajdziecie w opisie pod tym filmem. Gotowe przekładam do misy airfryera i biegam około 30 minut w 180 stopniach Celsjusza. Można także w piekarniku, natomiast tutaj czas pieczenia wydłużamy o około 5-10 minut. Tak wyglądają już upieczone bułeczki. Po wystudzeniu czas na krojenie. Jak widzicie, ładnie się upiekły, są miękkie w środku i zachowują, tak jak już wcześniej wspomniałam, świeżość na kolejny dzień. Można je zostawić przykryte ściereczką na blacie kuchennym. Podajemy z ulubionymi dodatkami. Dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam Was na kolejny przepis. Tym razem są to orzechowe praliny, które zrobicie w kilka minut.